Smakkujaw.pl – najsmaczniejsza surówka świata. Przygotuję dzisiaj wykwintną sałatkę, bardzo smaczną w smaku. Podstawą będzie sałata. My tutaj mamy taki gotowy miks sałatowy z dodatkiem rukoli, ale można użyć samej zielonej sałaty. Ważne, żeby sałata była krucha. Będziemy potrzebowali również winogrona. Mamy tutaj dwie garści winogron fioletowych i jedną garść winogron zielonych. Cztery połówki brzoskwini z zalewy. Będą również potrzebne orzechy. Mamy tutaj garść orzechów włoskich. I żeby nasza suróweczka nie była taka bardzo słodka, to dodamy sera pleśniowego Rockpol. To jest jedno opakowanie, około 160 gram. Do sałatki przyrządzimy sos. Użyjemy do tego 4 łyżki oliwy, 3 łyżki syropu z brzoskwiń, 2 łyżki wody, 1 łyżkę octu balsamicznego. Będzie potrzebny oczywiście sól i pieprz do smaku, a także aromatyczne zioła, bazylia, oregano i tymianek po jednej łyżeczce. Najpierw przyrządzę sos do naszej surówki. Mam już tutaj 2 łyżki wody wlane. Teraz wlewam 4 łyżki oliwy z oliwek. Jedną łyżkę octu balsamicznego. O. Jeszcze 3 łyżki syropu brzoskwiniowego. O. Teraz wszystkie płynne składniki przemieszam. One muszą się ze sobą dobrze połączyć. I zacznę przyprawiać ziołami. Przyprawiamy nasz sos ziołami, a więc łyżeczkę bazylii, łyżeczkę oregano i łyżeczkę tymianku. I znowu wszystko przemieszamy. I zaraz przyprawimy odrobiną soli i świeżo zmielonym pieprzem. I teraz szczypta soli i świeżo zmielony pieprz. Robimy ten sos na początku dlatego, żeby wszystkie składniki się ze sobą przegryzły, a w tym czasie będziemy przygotowywać naszą pyszną suróweczkę. O, tyle pewnie już starczy. Przemieszamy i odstawimy na około 10 minut. Winogrona kroimy na połówki, a potem usuniemy z nich pestki. Mamy pokrojone winogrona, kończymy usuwać pestki. Usuwamy głównie z tych czerwonych, ponieważ te zielone prawie ich w ogóle nie mają. Nie musimy chrupać pestek w surówce, ponieważ będziemy mieli do schrupania pyszne orzeszki. Nasze winogronka są już gotowe, a zatem wrzucamy na razie na sałatę. A później to wszystko przemieszamy, ale będziemy mieli już wszystkie składniki. Kroimy brzoskwinki. Ja to robię, że najpierw tak na pół, a potem w takie średniej grubości plasterki. Pokrojone brzoskwinie dokładamy do naszej pięknej, kolorowej suróweczki. Zabieram się za siekanie orzechów, ale w niezbyt takie drobne elementy, troszeczkę tylko lekko rozdrabniamy.
Orzeszki mamy posiekane, a zatem dokładamy do sałaty i owoców. I zaraz dołożymy ser. Zabieramy się za serek, kroimy w takie najpierw grubsze plastry, a potem w kostkę. I tak. Nie szkodzi, że one będą różnej wielkości. Ser nam cudownie pachnie, zdecydowanie poprawi smak naszej wybornej sałatki. I przerzucamy. O, tak go trochę tutaj rozdrabniamy palcami. Nasza praca dobiega końca. Nasza sałatka wygląda już wyśmienicie, kolorowo. Zaraz doprawimy sosem, przemieszamy, tylko tak bardzo delikatnie nasze składniki. O. O, tutaj troszeczkę owoców. Dobrze, teraz doprawimy sosem. Jeszcze spróbuję. Sosik zrobił się idealny. A, może nie będziemy się tak bawić łyżeczką. O, porcja była akurat. Jeszcze raz delikatnie przemieszamy, żeby sos dotarł tutaj do wszystkich składników. O, teraz już będzie idealnie. I na koniec jeszcze skroplimy delikatnie oliwą. I nasza pyszna, aromatyczna, pachnąca, kolorowa sałatka jest już gotowa. Ja dostałam ten przepis od swojej bratowej, ale go po swojemu zmodyfikowałam. Ona dostała od koleżanki, też go zmodyfikowała. Chodzi o to, żeby zrobić taką sałatkę, jaką najlepiej lubimy i użyć takich składników, które nam najbardziej pasują. Ważnym elementem tej naszej suróweczki jest ser Rockpol, który łamie słodycz owoców. Sałatka jest naprawdę wyborna, pięknie się prezentuje, a zatem życzymy smacznego.